Good morning to you. Dzień dobry dla wszystkich. As we say where I'm from. Tam skąd ja pochodzę, tak mówimy. Howdy. Howdy. Po Jestem wdzięczny, to you. że mogę być pośród was dzisiaj rano i rozmawiać z wami. One nice I suppose it's nice. Myślę, że z takich miłych rzeczy, myślę, że miłych About being with John Paul, w tym, że mogę być z Johnem Paulem, to, to jest to, że on lubi szkolić ciągle nowe osoby. He likes to take the on lubi zabierać osoby niedoświadczone and make them experienced. i dać im doświadczenie. And sometimes those people are ready. I czasem te osoby są gotowe. And sometimes they're not. And we will see today which I am. <laughs> uh, there's an overhead uh, for the reticular activating system, the RAS. There's a picture of a, of a head. <laughs> yes, that's it. <laughs> Więc będziemy dzisiaj mówić na temat tego konkretnego systemu, który pobudza. To jest częścią Bożego stworzenia. You know God is our Creator. Wiecie, Bóg jest naszym stwórcą. I David w Psalm 139 talked about. How God had, had made us a, a wonderful creation. Y, tym, Bóg nas and that our bodies are a, a, an act of glorification to God. Because he's such a wonderful creator. <coughs> <coughs> and there's only one creator. Twórca, only one. God has created everything. Bóg stworzył wszystko. My możemy pewne rzeczy odkryć, my możemy pewne rzeczy poprzemieniać, poprzestawiać, ale prawdziwie tylko jeden jest twórcą. Możemy wziąć coś, co Bóg stworzył i możemy z tego zrobić coś innego. But he is the one who has created it from beginning. Ale od początku on to stworzył. We may take a a uh, a liquid My możemy wziąć jakiś płyn and change it into a gas I możemy z tego zrobić ga, uh, gaz or a solid to to yeah into a liquid. albo coś stałego zmienić w płyn. But we are not creating new molecules. Ale nowych molekułów nie tworzymy. We're just them. My po prostu je przestawiamy. Nie tworzymy nowych atomów. We're just them. Tylko je przestawiamy. So we may invent new Więc możemy nowe rzeczy tworzyć. Możemy nowe rzeczy układać. But really we don't them. Ale tak prawdziwie ich nie stwarzamy. Jest parę rzeczy o stworzeniu, które potrzebujemy wiedzieć. Nothing is greater than the creator. Nie ma nic większego niż sam Stwórca. Is is to that is than the I jest niemożliwe stworzyć coś, co jest wspanialsze, większe niż sam Stwórca. You cannot create something greater than you are. I ty nie możesz stworzyć nic większego, niż kim jesteś sam. Secondly, God being the po drugie, Bóg e, cie, e, lubi być stwórcą. Po trzecie, to, to, że Bóg stworzył niesamowity system. It's a very sophisticated system. Bardzo taki, no... It is our brain. Wyszukany. Our brain is the most remarkable system that has ever been mózg. created. Jest <coughs> system. As you look at the overhead, Kiedy na ten, na ten slide, and, and I really like that overhead. Mi się Do you recognize a resemblance? I think John Paul did that just for me. Myślę, że Danpaul to zrobił tylko dla mnie. God has created a system which we will call the the reticular activating system. Bóg stworzył taki system, który nazywamy szczególny system system, który uaktywnia. Our brain is is, is like a computer. Nasz mózg to działa jak komputer. And we receive information w otrzymujemy every informację co sekunde. And I otrzymujemy informację w każdej części sekundy. Paul uses this word nanosecond. On używa takiego Czy mógłbyś to no, no, wyjaśnić okay. nie? Może nie. <laughs> a, a nanosecond is a very, tiny tiny part of a second. to coś bardzo bardzo malusieńkiego, jeszcze mniejszego od sekundy. And, and God has created our brain Bóg, to 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 absorb 50 billion bytes of information per second. I, i Bóg tak stworzył nasz mózg, że jest w stanie przyjąć 50 milionów miliardów bajtów. Bajtów na sekunda. Do you realize how how amazing that is? Czyż daćecie sobie sprawę, jakie to jest niesamowite? There's not a computer in the world that can even do a fraction of that. Nie ma komputera na świecie, który jest w stanie nawet zrobić mały mały ułamek tego. The biggest, largest, most sophisticated computer in the world. Najbardziej taki no wspaniały komputer, który jest dzisiaj w świecie. Probably can't absorb as much information jest, in one hour y, jest prawdopodobnie w jednej godzinie w stanie przyjąć informację as our brain in tyle informacji ile nasz mózg w ciągu jednej sekundy is that just truly Czy to niesamowite? There is right now, Jest w tej chwili taka informacja your brain. która napiera na twój, umy, na twój mózg to są. Te ptaki, które śpiewa śpiewa śpiewają na zewnątrz. The, the to są robotnicy, którzy sz szuflą od, od coś tam odwalają. It's your neighbor moving next to, you. to twój sąsiad, który się porusza obok ciebie. To te swędzenie, które masz na plecach. It's the tickle in your ear. To tam coś w uchu, co ci tam drapie. You have millions and millions and millions of stimuli coming at you all Masz at once. takich impulsów, które przychodzą do w tym samym czasie. And it's, it's almost too much to. How can one ever absorb all of this? I jak może ktoś to wszystko przyjąć? Well, this system, this reticular activating system, system, helps us select what we're going to pay attention to. E, nam wybrać. And what we to, can, uwagę, and what we can lay down or discard a, od <coughs> tego, co As you see in the picture, there are all these arrows pointing okay, towards the head. Na tym obrazie, że te strzały, które do mózgu, Those are all the stimuli coming in no, let, let me give you a definition. Reticular. The word "reticular." To słowo siatkowy <laughs> means to evolve. Oznacza krążyć. To mature. Dojrz dojrzewać. It means to, to get in the crosshairs of a gun sight. Do you have the words for that? Uh, it means to to look through a telescope. Oznacza to, patrzeć przez teleskop. That would be mounted on a rifle, Gdzie będzie to y, umieszczone na, na, na karabinie jakimś. Co to, to line the rifle up, I to, pozwala to, ci nacelować do właściwego mniejsza, z bliższego z bliższej odległości. On a on a na, na, do celu. That's what means. I to, to słowo reticule właśnie to znaczy. It means to, sharpen your focus. to oznacza, że nastawiasz swo, swoją. Foc celownik i nie, swoją, swoją źrenicę do... Focus, okay. <coughs> tak jak to Fokus. Tak jak oko, które i ma okulary, żeby nastawić twój e, ostrość. O, ostrość. It, ok, so it, it means to... to... Gdzie i that możesz zignorować at. wszystko wokół i tylko skupić uwagę na tą jedną rzeczą, na tą jedną rzeczą, którą się patrzysz. That's what the word reticular means. I to oznacza reticular. Activating, the word activating. Is słowo pobudza. It means to develop an habitual response. Słowo aktywizujący oznacza. It means to develop a response wyprodukowanie takiego nawyku, takiego reakcji, która jest odruchowa to, to what we hear, Do tego co słyszysz? What we feel, do tego co czujesz? Even what we think. Nawet do tego co myślisz. I tak się nazywa ten system siatkowy Jest to ten system, który wybiera i, i który decyduje. This system filters out all the stimuli i on przefiltrowuje wszystkie impulsy które nie są dla nas znaczące. It helps us to focus. i pomaga nam skupić się. On what is really important na tym, co jest ważne at that w, w konk konkretnym momencie. And you make a, a I kiedy podejmiesz taką, taki wybór, that has a particular value, że coś ma dla ciebie konkretne znaczenie or a or idea, czy to jest konkretna myśl czy konkretna koncepcja, a sound or a feeling, czy konkretny jakiś odgłos, czy odczucie, i ty y, z, z, zdecydujesz, że jest to ważne, wtedy ten cały system wprowadzony jest w, w, w działanie. Moment, I w tym mind. momencie twój mózg wysyła e, sygnał do, twojej, do twojego umysłu. And it you to that thought, feeling, uh, I obudza ciebie do tego, do tego, czy uwrażliwia ciebie do tej myśli, do tego odczucia. So that's how this system works. I tak działa ten system. God Tak, Bóg to stworzył. It's his way of you pay to what's I to jest jego sposób, który masz zwracać uwagę na to, co jest ważne. Let me give you a couple examples of how this system works. Dam wam parę przykładów, jak to działa. I have four children. Mam czwórkę dzieci. Four boys. E, czwórkę chłopaków. And, <laughs> and when they were little, Kiedy byli mali, we had, well, we had three boys under the age of five years old. It was a very busy time. To był bardzo zajęty czas. One why I have no hair. To jest jeden powód, dlaczego nie mam włosów. We also had a, a parrot. A, a parrot. I mieliśmy także papugę. This was a that could talk. papuga, która mogła mówić. So there was a great deal of noise at our house. Więc dużo było krzyku w naszym domu. Always noise. Ciągły krzyk. Lots of noise. Dużo krzyku. I couldn't hear myself think. Nie mogłem słyszeć siebie jak myślę. Not only that. Nie tylko to. There were a lot of little boys in our neighborhood. Ale też w naszym sąsiedztwie było dużo małych chłopaków. They liked to be at our home. I lubili przychodzić do nas. <coughs> When I would come home from work in the evening, I kiedy przychodziłem do domu z pracy all these little boys would be at our house, e, ci chłopcy byli w naszym domu. sometimes as many as 12, e, czasem nawet do dwunastu running in the house. E, biegając, do domu, running out of the house. W, wybiegając z domu. running over us. E, biegali po nas. running everywhere. Wszędzie biegali. Screaming wrzeszczeli, jeli, krzyczeli, lapią, się śmiali, crying płakali. At that same time of day, e, tego samego czasu w każdym dniu, was the time of day that this parrot, e, to był też czas, kiedy ta papuga, was also the most active. Była najbardziej aktywna. You know, just screeching. Tego typu krzyki. It was, it was really like being at a zoo. To dokładnie, tak jakbyś był w zoo. And my wife a moja żona? would be talking with me in the kitchen Kiedy rozmawiała ze mną w kuchni as she was preparing our dinner w trakcie przygotowywania posiłku. And I've never understand how women are able to do this. But they can talk. They can cook. Coś tam krajać I nadal mówić. They can watch television. Mogą All at the same time. W tym samym For me to talk Dla mnie, kiedy mam mówić, and chew gum at the same time is difficult. But as I was talking with my wife, <laughs> she would say, Oh, that's Clint crying. My youngest son was name was Clint. Ona mówi, o, Clint ten mój syn. On I I was like, How do you know? Ja mówię, Jak ty to wiesz? <laughs> there are so many voices. Tutaj tyle jest krzyków, głosów. How could you tell that was him? Jak ty możesz powiedzieć, że to on? She knew his voice. Ona znała jego głos. Because she listened to it so much. Dlatego, że bardzo dużo słuchała jego. Jej system aktywizujący e, był w stanie odłożyć everything, wszystko, to, co nie było dla niej ważne. But when did come up, ale kiedy przychodziło coś ważnego, like listening to the voice of her child, e, tak jak na przykład słuchanie głosu swojego dziecka, it was there. E, słyszała. Myślę, że tego samego doświadczacie u siebie w kościele. I'm Na pewno jest dużo małych dzieci w kościele. And, and a mother may be walking past the nursery, y, mama może przejść obok nich. There are many babies in there crying, y, gdzie mnóstwo dzieci tam płacze. Ale ona zawsze pozna głos swego. even in the midst of other babies crying. and that's how this reticular activating system works. this is a system that god created. to help us hear from him. it's so you can hear his voice. żeby słyszeć Jego głos so żebyś wiedział co On chce powiedzieć Tobie so żebyś mógł rozumieć Jego sposoby Jego drogi, Jego and, myśli and gave i dlatego nam dał ten system so we could get to know him. żebyśmy poznawali Jego ten system nazywamy strażnikiem naszego umysłu us nam hear Boga i pomaga on nam słyszeć Boga. W środku świata, w którym jest mnóstwo różnych odgłosów i rozproszeń. I ważną rzeczą tego daru jest to, że możemy go umocnić i wykształtować. I możemy ten system używać, żeby w poznawaniu Boga lepiej. It's all about how we tune or that will Wszystko help us. zależy od tego, jak się nauczymy, no, nakierować się na ten system. There's an expression that we have in America. W Ameryce mamy takie powiedzenie. It goes like this. Garbage in, garbage out. W ten śmietnik do I wtedy ze Whatever we absorb into our minds, do umysłu, that's what we are going to be quickest to identify. To naj, if we take garbage into our minds, do śmieci, that's what we are going to be quickest to give out. Też to najprędzej wydobędziesz. To be the thing that we I to będzie rzecz, którą, z którą najprędzej się utożsamisz. The thing that we focus on. Rzecz, z którą, na którą najprędzej się nastawisz. Ale kiedy do naszego życia przychodzi Pan, i skupiamy się na Nim. Through reading our Bible. Poprzez czytanie Biblii. Through spending time praying. E, poprzez czas, który spędzamy na modlitwie. Then we will begin to identify more quickly the Lord in our life. E, zaczynamy coraz lepiej rozpoznawać Pana w naszym życiu. What we look at then. Więc wtedy na to, co patrzymy. What we see. I to, co widzimy. That's what we will become. E, tym się stajemy. This is what the Proverbs tell us. O tym mówi do nas Księga Przysłów. In 23, verse 7, w 26, 23 rozdziale w 7 wersie jest powiedziane, as a man himself, że tak jak człowiek myśli o sobie, so he is. takim będzie, czy takim jest. I podobnie w Rzymian 8, wers 6: it says, for the mind. Set on the flesh jest powiedziane, że umysł, który jest skupia się na ciele, it is death. Nie się za sobą śmierć. But the mind set on the spirit is life and peace. A sam ducha to jest życie i pokój. So God gives us a system and a, and, a, and a way to to make us more sensitive to him. Więc ten system pomaga nam nauczyć się być bardziej wrażliwym na Niego. As we become more sensitive to God, kiedy stajemy się bardziej wrażliwi na Boga, we will be able to hear Him more easily. Będziemy lepiej go słyszeć, even in the midst of, of chaos. Nawet w samym środku chaosu. we can be walking through my house with all these dozens of children running around yelling and screaming and yet to, i can still hear god it will help us to hear god anytime any place anywhere Czym bardziej się uwrażliwiasz na Ducha Świętego, tym bardziej ten system pozwala, żeby ten system w Twoim życiu działał. I, I like this word Podoba mi się to słowo uwrażliwić. I remember as a, as a little boy, Pamiętam jako mały chłopak, I loved ice cream. kochałem y, lody. Bardzo kochałem lody. I kiedy dostawałem ice, lody, when, when I kiedy an ice cream cone, tak, wiecie, na, na, na wafelku, na rożku, I, I zjadałem bardzo prędko. I would so fast, zjadałem tak prędko. I would get a bad że rozbolałam się głowa. Do you know what I'm about? Czy wiecie o czym mówię? Have you had that to you? Czy przytrafiło ci się tobie coś takiego? I kiedy już zacznie ci boleć głowa, nawet kiedy weźmiesz trochę więcej, jeszcze troszkę więcej lodów, you get that headache again real quickly. E, bardzo prędko już wraca ten ból głowy. That's, that's so much Dlaczego? Dlatego, że już jesteś uwrażliwiony. And this is how it works with God. I podobnie działa to z Bogiem. E, czym więcej Jego przyjmujemy, tym bardziej go jakby wchłaniamy do siebie. The more sensitive we become to him. I wtedy co, jesteśmy coraz bardziej wrażliwieni na niego. It says that he speaks in a still small voice. Jest powiedziane, że on mówi głos, głosem takim cichym, łagodnym. It takes a very ear to hear him speak. I potrzebujemy mieć wrażliwe ucho, żeby go słyszeć. Więc kiedy uwrażliwiamy, uczymy się być wrażliwym na jego głos, we will begin to hear him będziemy słyszeć go lepiej. Of course, the is also true. I oczywiście to, co jest przeciwnością tego, jest też prawdziwe. Pamiętam znowu z when, moimi dziećmi, when they were small, kiedy byli mali. And I was an inexperienced parent. A ja byłem niedoświadczonym rodzicem. And, and I, being at, uh, my wife's house. I pamiętam, że byliśmy w domu mojej żony babci. And my boys were very a moi chłopcy byli dosyć aktywni. Maybe a too Może za bardzo aktywni. And I would yell at them. Ej, więc darłem się na nich. Luke, come here. Mówię Luke, chodź tu. Clay, come here. Clay, chodź tu. Put that down, Clint. E, Clint, odłóż to. But it was as if my children were deaf. Ale to było w taki sposób jakby moje dzieci były głuche. Why why weren't they listening to me? Dlaczego mnie nie słuchali? Could they not hear my voice? Czy nie słyszeli mego głosu? And I remember speaking to my grandmother I pamiętam rozmawiałam z moją babką. I don't nie mam pojęcia co z nimi jest nie tak. Chyba muszę ich zabrać do lekarza. Chyba nie słyszą dobrze. My A moja babka tylko się zaśmiała. Says, Mówi to wcale nie to. There's nothing wrong with their hearing. Nie ma nic y, złego w ich słuchu. She, she said they have a unique condition. Taką unikalną, uh, I really wanted to know what it was. I wiedzieć, co to jest. So what is it? Co to było? She said it's called selective inattention. Ona to jest now if I had yelled out to my children, "There's ice cream here! Come and get it!" Ej, Do you think they'd come? Myślicie, że przyszli? Ale kiedy powiedziałam: im, "Słuchajcie, bądźcie teraz cicho, usiądźcie." Przeszła nad nimi. Right over their nad ich głową. They hear a thing of it. Nie słyszeli wcale. So can work both ways. Więc ten system działa w obydwie strony. Hearing, jeżeli próbujemy się być bardziej wrażliwi na to, co mówi Bóg. we will hear him more. if we don't try to hear god's voice, we will hear him less. now this, this uh, reticular activating system. the scientists, that's what the scientists call it. but we call it something else. Ale my nazywamy to trochę inaczej. It, it's really part of your conscience. Właściwie to jest część twojego sumienia. It's really, uh, it, it's part of your spirit. I też część twojego ducha. Our are made up of three parts. E, nasz duch je, ma trzy części. The wisdom of God. Mądrość Boga. Communion with God. E, porozumiewanie się z Bogiem. And then our I też nasze sumienie. And our conscience. Is what this reticular activating I is. ten system aktywizujący dotyczy szczególnie naszego sumienia. It, it is the guardian for our minds. Jest to strażnik naszego umysłu. It is what God gave us to protect our mind, I Bóg dał nam to, żeby nas osła żebyśmy osłaniali nasz umysł. To żeby, żeby uwrażliwić nasz umysł? to, allow our mind to think godly thoughts. I pozwolić, żeby nas umysł myślał o Boże myśli. So the question I would myself, Więc, ask, y, zadaję sobie często to pytanie, how do I pytanie begin Jak mogę in teraz w sobie ten system bardziej wykształtować? Jak ja mogę uczynić go stróżem mojego umysłu? Pierwsza rzecz to jest to, że musimy rozumieć znaczenie pisma. Waga pism, które pomagają nam przyjmować objawienie od Boga to objawienie od Boga, które użyli, uwrażliwia nas na Jego Ducha, the more we put in the word of God, czym więcej wkładamy w siebie Boże Słowo, and the more it, Gets into us, i czym więcej ono wsiąka w nas tym więcej będzie wydobywać się wypływać z nas the word of God is, is not like Boże słowo to nie jest jak, jakikolwiek inny podręcznik the word of God is active. dlatego że Boże słowo jest skuteczne it's, it's living. jest żywe it, it's, it's like no other book to nieporównalne do żadnej innej księgi. Let, let's, let's look at some Popatrzmy na niektóre wersety. Jan 16 okay. Wers 13 i 14 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was wszelką prawdę, bo, bo nie sam o sobie od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam o, oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z, nie, z mego weźmie i wam oznajmi. Ok, the, the end of that verse, w końcu tego wersu it, it says that he will glorify me, for he will take of what is mine and Declare it to you. God will declare Himself to you as you read the Word of God. Bóg wam siebie, kiedy jego słowo. He will awaken your mind, On twój umysł. He will make you more aware of Him. On spowoduje, że będziesz bardziej jego świadomy. He will awaken you to what's important to him. On obudzi Ciebie do, do takiego świadomości, co jest dla niego ważne. I kiedy y y będziemy czytać Boże Słowo coraz więcej, aż stanie się to nawykiem, we will see that this is true. Będziemy wtedy odkrywać, że tak prawdziwie jest. I, as I, told you I'm in the I tak jak już wspomniałem wczoraj, jestem budowlancem. I kiedy John Paul I kiedy naucza tej lekcji podaje podobne przykłady. I, I've been in the construction business for over 20 years. Ponad 20 lat pracowałem w budownictwie. And now whenever I walk into a house or a building, kiedykolwiek wchodzę teraz do domu czy do jakiegoś budynku. I just notice things very simply, very easily. Ee pewne rzeczy zauważam w bardzo normalny sposób i, i łatwo. I can tell where the joints in the molding are. E, wiem gdzie są jakieś tam nie wiem jak to się nazywa połączenia <laughs> jakieś tam części budynku. <laughs> I I can I can I notice the the joints in the tile mogę też y, zauważyć na, na, na podłodze te wszystkie połączenia spoiwa wiem jakiego rodzaju są na ścianie drewno jakiego rodzaju I, i don't have to study these things nie potrzebuję tych rzeczy studiować because i've just been looking at them for over 20 years dlatego że na nie się przyglądałem przez ostatnie 20 lat i can see every imperfection Mogę zauważyć każdy niedoskonałość, flaw, każdy błąd. Do this dlatego, że przez lata w tym się ćwiczyłem. Now, for some who business, dla niektórych z Was, którzy nie są w budownictwie, you of żadnych z tych rzeczy na pewno byś nie zauważył. You been yourself to see dlatego, these że things. nie wyszkoliłeś się w zauważaniu tego. Ale dla mnie jest po tylko. A habit. I don't even think Dla mnie about to jest po prostu nawyk, nawet się nie zastanawiam. I podobnie Bóg uh, oznajmia nam siebie. He can make the word, On uh, ukazuje siebie, kiedy czytamy jego słowo. So much a part of you. I, które staje się tak częścią ciebie że po pewnym czasie wypływa z ciebie w takim, takim już nawyku you can find the way God would think. i odkrywasz, że już myślisz w wielu rzeczach jak Bóg you can find the that God would value. I, i odkrywasz, że, że cenisz te same rzeczy, które Bóg ceni you can find the God would hate. i odkrywasz, że zaczynasz nie lubić czy nienawidzić tych samych rzeczy, których nienawidzi Bóg You, you can even begin seeing your enemies i nawet możesz widzieć swoich wrogów in a way that God sees them i patrzeć na nich tak jak ich widzi Bóg: Where you don't have resentment or bitterness, gdzie już nie ma żalu czy goryczy ale masz wobec nich myśli wykupujące And this is how all this can work together. I to o, działa w ten sposób razem the more we let His thoughts, his values. Im więcej pozwolimy, żeby jego wartości jego myśli, jego pragnienia, us, uh, przychodziły do nas, more they will just come out of us in just normal everyday habitual thoughts. Tym bardziej naturalnie i tak z nawyku będą wypływały z nas jako jako myśli. He uses his word to touch your spirit. On używa swego Słowa, żeby dotykać Twego Ducha. Let, let's look at some more scriptures. Spójrzmy na parę jeszcze wersów. Let's look at John 14, verse 26. Jan 14, wers 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Do you see what it says at the end of that verse? Widzicie co pisze pod koniec tego wersu? It says that he will bring to your remembrance. że przypomni wam. All the things that I said to you. te rzeczy, wszystkie te rzeczy, które powiedziałem. Let's read one more verse. Jeszcze jeden wers. Let's read 2 Timothy chapter 3 verse 16. 3, 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. How think the uses Jak myślisz, używa Bóg, uh, Duch Święty słowa w Twoim życiu? What's the, what's, what's the Jaka jest korzyść tego, żeby tą księgę wchłonąć i ją czytać? Well, have you kiedyś ever... Been driving along in your car. Czy miałeś takie doświadczenie prowadzenia swojego samochodu? And you're not your Bible at that I w tym momencie nie czytasz Biblii. Może nawet your nie słuchasz żadnej taśmy. A a ale nagle w, przychodzi ci jakiś werset biblijny na myśl. Or, or you're for Albo może modlisz się o kogoś. And comes into your I, mind. I jakiś werset ci przychodzi. I ten for. wers e, Cię uświadamia, jakie myśli Bóg ma o tej osobie, o której próbujesz się modlić. One of the purposes and roles of a prophet Jedną z takich e, roli, jaką ma prorok, to, the heart of God. to to, że on ma objawiać Boże serce. How Więc jak będziemy objawiać Boże serce, jeżeli nie rozumiemy jego serca, które jest objawiane poprzez pisma? And if we study this book i kiedy będziemy studiować tę księgę life, y, i pozwolimy, żeby ona wchłaniała się w nasze życie, wtedy naturalnie będzie z nas wypływać. Spirit, y, w momencie takiego przynaglenia Ducha Świętego, in the of time, y, we, we właściwej porze, to touch other life. żeby dotykać życia innych osób. <coughs> so, a więc takie przynaglenia Ducha Świętego i jak On posługuje się Słowem, które jest w Tobie, to przynagli zmiany. To jest Duch Święty, który będzie dotykał Twego Ducha. This is what First Corinthians chapter two says. O tym mówi drugi Koryntians, drugi rozdział. W 11 and 12. W wersie 11 i 12. It jest tam powiedziane że nikt nie zna rzeczy Bożych poza tym, że znaje duch Święty. And do we not have that same us? I my mamy tego ducha, i y, y, on mieszka w nas. His spirit, his spirit must speak to our I więc jego duch mówi do naszego ducha. Let's and Próbujmy czy, przeczytać jeszcze jeden wers drugi Piotra jeden 3 i do czterech. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, i przez, przez które darowane nam zostały drogie i naj, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Więc czwarty werset mówi, że możemy być uczestnikami w jego boskiej naturze. Jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że Boże Słowo jest wprowadzone w praktykę w naszym życiu poprzez Ducha Świętego. The Holy Spirit. The Holy Spirit Duch Święty tworzy, formuje Jego Słowo w nas. I kiedy Jego Słowo jest coraz bardziej w nas wykształtowane, then we begin His more and more. wtedy coraz bardziej przyjmujemy też Jego naturę. I to pomaga, żeby nasz Duch rządził czy panował nad naszą duszą. I w ten sposób unikamy, czy uciekamy od tego skażenia, które jest w tym świecie. Is our over our souls, to our... jest wtedy, kiedy nasz duch rządzi, czy panuje nad naszą duszą. Those souls, our soul being our mind, a dusza to nasz umysł, nasza wola i nasze emocje. So how do we więc, jak możemy teraz współpracować, żeby uwrażliwić nas samych na jego głos? Tak, żebyśmy mogli słyszeć jego głos w każdej chwili, w każdym miejscu, w każdym czasie. Well, one thing. Jedna rzecz. Myślę, najważniejsza z całego tego wykładu. The first time I heard these series of lectures. Po raz pierwszy, kiedy słyszałem te wykłady, może to była jedyna rzecz, która mi pozostała, którą zapamiętałem, ale to była dobra rzecz, There's so much information coming at you. dlatego że tak dużo przychodzi ci różnych informacji. The way that we... Więc miejsce, w którym, w jakim możesz nauczyć się słyszeć głos Boga w każdym czasie, w każdym miejscu, is by getting into a place of rest or peace. To jest to miejsce, gdzie nauczysz się odpoczywać i być w pokoju. A place where I have in my heart. Miejsce, gdzie masz taką taką pewność w Twoim sercu. That no matter what's happening outside, że niezależnie co się dzieje na zewnątrz, że niezależnie ile mogę doświadczać bólu w tym momencie, no how bad my niezależnie are, jak okropne mogą być moje okoliczności, that I have more confidence, mam więcej pewności, in my tomorrow in God, na moje jutro z Bogiem, I do in the pain that i feel right now niż to co czuję tej chwili w moim bólu we want to look at, at philippians chapter 4 chcemy jeszcze przeczytać filipian 4 rozdział with thanksgiving let your requests be known to god nie troszcie się o nic ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu so that the peace of god tak aby pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, your będzie strzec waszych serc. It will guard your hearts. This, you know, this, John Paul says this: peace is the fertile soil in our hearts for revelation from God. Pok pokój to jest ta żyzna gleba naszego serca, która może przyjąć objawienie. The Holy of the Holy Spirit of peace will come i duch święty pokoju przyjdzie And he will bring you revelation from God. i on będzie news objawienie od boga And we need ale tego musimy poszukiwać takiego pokoju bożego i wiele razy mówisz coś takiego ale tutaj nie czuję się wygodnie nie czuję pokoju to jest sposób, jaki Bóg Ci mówi, że Jego pokój On odebrał, czy usunął. Kiedy tak się dzieje ze mną, ja muszę podążać za Nim. I muszę wrócić do tego miejsca, żeby na nowo znaleźć to miejsce pokoju. Więc jeżeli gdzieś nie czujesz pokoju, to nie idziesz tam. Paul, as he continues reading in in Philippians, as we finish and go on down to verse 9, 10, and 11, it, 9, 10, he, he says this so that he says that no matter what the circumstances I, are, mówi, że jakie whether in, uh, uh, in abundance or Jest or in w obitości, nothing, czy ma braki? He has, he is Jest zawsze zadowolony, ukontentowany. You like to be like that? Czy nie chciałbyś być w takim miejscu? You like to feel in czy any chciałbyś być ukontentowany w każdej sytuacji? How he say that? Jak on mógł tak powiedzieć? That him to say that? Co się stało, że on doszedł do takiego miejsca? Paul's understanding of peace. Paweł rozumiał jego zrozumienie pokoju. Było większe niż jego świadomość jego bólu. On nauczył się zachować pokój. I to Bóg spragnie uczynić dla nas. Najgłębsze poziomy objawienia. Only are going to come Przychodzą w głębokich miejscach pokoju. Consistent levels of revelation. I takie poziomy objawienia, które konsekwentnie przychodzą. Come where there are consistent levels of peace. Przychodzą wtedy, kiedy jest ciągły, kiedy ciągle jesteś w stanie trwać w pokoju. It's a place where You don't get angry when your boss tells jest you to miejsce, do something. którym nie, nie rozgniewasz się, kiedy twój kierownik coś ci tam palnie. Albo kiedy dzieci cię nie słuchają, kiedy wrzeszczysz na nie. When we understand how great, how big our God is, i kiedy mamy zrozumienie, jak niesamowicie wielki jest Nasz Bóg, it's a thing to have peace. Wtedy jest bardzo proste zachować pokój. Peace is going to be as big nasz pokój będzie tak wielki, jak nasze zrozumienie Boga. Pomyśl o tym. miara pokoju, którego możesz doświadczać, Pokoju, którego doświadczasz, mówi ci, jaki jest poziom twojego zrozumienia. W wielkości Boga. I objawienie przychodzi w, na tym poziomie pokoju, jaki posiadasz. Think of Pomyślmy o Józefie. Kiedy studiujemy jego życie, wiemy, że było około 20 lat bardzo niemiłego dla niego, bardzo or, niemiłych lat. Or at least I would his life as Przynajmniej ja bym określił to nieszczęśliwe lata. I mean, if my brother sold me into slavery, jeżeli moi bracia sprzedaliby mnie do niewoli, or if I was accused of, of uh, <laughs> or, or if, I was, if, if I was accused falsely of something I hadn't jeżeli done, albo ktoś by mnie oskarżył o coś czego nie zrobiłem, I, jail, I zostałem trącony do więzienia, and I was forgotten about and i condemned. Wszyscy o mnie zapomnieli, zapomnieli mnie potępili, ja bym to określił na no, nieszczęśliwe okoliczności. Być może że Józef miał większy obraz Boga niż mój. Dlatego że kiedy na nowo spotkał się z swoimi braćmi, Co im powiedział? What you meant for evil. To co wy zamierzyliście na zło. God meant for good. Bóg zamierzył ku dobremu. Joseph was able peace Józef był w stanie y, trwać w pokoju, bo miał obraz wielkiego Boga. On miał takie marzenie, które Bóg mu dał, które zachował przez 20 lat. And he lived in peace. I zachował pokój, czy żył w pokoju. Przysłuch 25, 25, Says this. It says anxiety in the heart of a man causes depression. How do we rid ourselves of anxiety? Zmartwienie w sercu człowieka. Anxiety. Kości. okay w sercu kości. anxiety in the heart of man causes depression yes okay, okay. yeah is that not right forgive me at any rate this is the this is the translation of the verse 12:25, okay. 12 25. Yes, we got it. Anxiety in the heart of man causes depression. Zmartwienia w sercu w sercu człowieka, w naszym tłumaczeniu jest powiedziane wysusza kości. And, and back in Philippians 4. A w liście, w liście do Filipian 4. Paul tells us not to be anxious. Paweł mówi do nas, żeby nie troszczyć się, nie troszczyć się albo nie martwić się o nic. And he he gives us the solution. I tutaj daje nam to rozwiązanie na to. The is this peace of God that we Rozwiązaniem jest pokój Boga. So Rozumiemy teraz, że pismo jest dla nas bardzo ważne, dla naszego życia. But God wants a from us. Bóg, ale Bóg pragnie też reakcji czy odpowiedzi od nas. Kiedy on do nas mówi on pragnie żebyśmy mu odpowiedzieli Nie możemy czytać Bożego słowa i powiedzieć sobie o jakie miłe wspaniałe Or that's a good I, albo jakie jak dobrze to jest powiedziane in, in James chapter 22 jest powiedziane bądźcie uh, tymi którzy... Uh, 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 praktykują Boże słowo i jest powód dlaczego to jest ważne a why we must be doers of the word. dlaczego musimy być wykonawcami słowa this is a, a spiritual principle. jest to zasada duchowa When we do, y kiedy wykonujemy we will get more. Y otrzymujemy więcej it, it, it... Jeżeli nie, nie robimy czegoś, nie otrzymujemy więcej. Dlaczego? in Dlaczego w, Bożym, w Bożym, Bożych oczach nie jesteśmy wykonawcami Bożego słowa? i kiedy robimy rzeczy, które pomagają innym ludziom, When we do things to lift them up, Kiedy robimy rzeczy, które ich podnoszą, down, nie ich uh, zniechęcają, będziemy przyjmować od Boga więcej. 7, ch chapter, chapter Matthew, 24, w Mateuszu 7, wers 24 jest powiedziane, says, mine, że każdy więc, kto słucha tych słów moich, będzie jak człowiek, i wykonuje je będzie porównywany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. Więc zawsze musimy odpowiedzieć i robić to, co Bóg nam mówi, że mamy robić. I kiedy będziemy wykonywać to, co on powiedział. God's response is that he says he will make Obiecuje, że nawet nasi wrogowie będą z nami w pokoju. This is what Proverbs chapter 16, verse 7 says. Tak jest powiedziane w przysłów 16, w 7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. We need to purpose to have a positive response to God. Więc potrzebujemy pozytywnej reakcji wobec Boga. Musimy pamiętać te Boże rzeczy, które są dobre. Tak jak jest napisane w liście do Filipian 4:7, musimy zwrócić uwagę, skupić się to, to focus on those things that are pure. na tych rzeczach, które są czyste. And love it's actually verse eight. excuse me, Chapter four, verse says to focus on whatever things are true. Mamy skupić się na tych rzeczach, które są prawdziwe. Whatever things are noble. E, rzeczy, które są szlachetne. Whatever things are just, e, Rzeczy, które są sprawiedliwe. Whatever things are pure. Rzeczy, które są czyste. Lovely. E, miłe. Of good report. Dobrego, dobre, do, do, dobrego. Na tych rzeczach musimy postanowić swoim sercu, że będziemy skupiać naszą uwagę. God's plans for you are Boży plan dla ciebie jest pozytywny. God's plans for you are good. Boży plan dla ciebie jest dobry. In Jeremiah 29 it says his plans are to prosper you. Jeremiasz 29 mówi, że jego zamiarem wobec ciebie jest żebyś prosperował. God doesn't sit there and look down on us and and think they're not doing good. Bóg nie patrzy na ciebie z góry i mówi o źle robisz. I think I'll just kill them. Po prostu cię zabiję. I just wipe them out. Po prostu cię zmyję. I'm so tired of seeing their failures. I, i, i już mam dosyć twoich błędów. Is that God's plan for us? Czy taki jest Boży plan dla nas? I don't think so. Nie myślę. I think his plans are to us. Myślę, że jego plan dla nas jest, żebyśmy prosperowali. Wiele razy w Pismach jest powiedziane, że nawet nasze upadki, nasze błędy, jest w stanie użyć. He uses these even, even to help us prosper. Po to, żebyśmy prosperowali. Czy nie jest Bóg Bogiem wykupującym? Że te rzeczy, które są złe w naszym życiu, że obróci na dobre? 8 tells us that. W liście do Rzymian 8 jest mowa o tym. Jest powiedziane, że niektóre rzeczy działają ku dobremu. Czy nie? Czy tak jest powiedziane? Oh, all things, a wszystkie rzeczy, all, things, together yes. Yes, all things work together for good. Yes, yes, Ale większość z nas reaguje negatywnie. Especially Szczególnie kiedy mamy obdarowanie prorocze. Jest coś w tym obdarowaniu, że jest bardziej naturalne nam zwracać uwagę na to, co jest nie tak albo patrzeć na rzeczy z negatywnej strony najpierw. It, it's too easy to Popatrzeć na pracę twego pastora i powiedzieć o, niedobrze, ja bym zrobił to inaczej. Dlaczego mój pastor mnie nie zauważa? He, 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 he or she just can't see my gifting. On, on czy ona po prostu nie dostrzega mojego obdarowania? albo bardzo łatwo nam jest dostrzec błędy w innych ludziach And you get frustrated with their i z ich, ich błędami się frustrujesz i masz wtedy tendencję sądzić, że podobnie frustruje się nimi Bóg And when you speak to them, i kiedy mówisz proroczo do takiej osoby you can talk about is their faults. wszystko co możesz mówić to o, jego, o ich błędach to wcale nie jest tak, jak Boże serce. God's not a God of the past. Dlatego że Bóg nie jest Bogiem przeszłości. God a God of the future? Czy nie jest nasz Bóg Bogiem przyszłości? Do... Czy nie mówi o rzeczach, których nie ma, jakby były? Czy nie jest on Bogiem objawienia do przyszłości? Czy mówi do nas o tym, kim jesteśmy? Czy mówi do nas o tym, kim będziemy? That's the heart that we need. I takie serce musi być That's the Potrzebujemy takiego usposobienia. Is to look żeby patrzeć w przyszłość Te pozytywne rzeczy którymi będziemy w przyszłości Jaki będzie twój sąsiad w kościele w przyszłości Where we are today. Nie gdzie jesteśmy dziś Oczywiście jest to proces przez który Bóg nas przeprowadza that will help us. To from this focus to a one. Który pomaga nam zmienić się od tego nastawienia negatywnego do pozytywnego. screen, I tutaj widzimy ten proces. This is how God wants to, use this to jest sposób, w jaki Bóg chce użyć ten system aktywizujący. Spójrzmy na, na, na dolną część tego, tego wykresu. So we have a thought. mamy najpierw myśl. And God wants you to know, that what, what you think you will pay attention to. Pamiętaj, że to, o czym myślisz, na to będziesz zwracać uwagę. What you focus your thoughts on, na to, na czym się skupiasz, jest to, co do tego będziesz najbardziej nastawiony. Now this is a principle. Jest to pewna zasada. Th this is a principle of, of sowing and reaping. Jest to zasada siania i zbierania. That when you sow a seed, a thought, y więc kiedy zasiejesz myśl, you're going to reap an action. Y będziesz zbierał czyn. And what you pay attention to. Y działanie. Więc to na co zwracasz uwagę, is what you will then take action on. W tym będziesz postępował, takie będzie twoje działanie. So to to Więc myśl poprowadzi do działania? And that is act of I to działanie jest następnym takim nasieniem, które siejesz. Actions, I kiedy będziemy siać nasze czyny, czy nasze działania? Będziemy zbierać nawyk. te rzeczy, które we take action on, Will often become habits. Więc te rzeczy, które powtarzamy w działaniu, często yy, stają się nawykami. I teraz te nawyki stają się nasieniem And they're produce fruit. I, te, te, I one wydadzą owoc. I owocem tego będzie twój charakter. I kiedy cokolwiek w Twoim życiu staje się nawykiem, tworzy, formuje Twój charakter. Charakter to też jest nasienie. I kiedy nasienie naszego charakteru jest zasiewane, będą produkować, wytwarzać nasze przeznaczenie. Charakter, który mamy, przyczynia się do naszego przeznaczenia, czy nakierowuje nasze przeznaczenie. Now, this, this is the last point. I tu ostatnia myśl. Kiedy używamy tego systemu, którym Bóg nam dał, kiedy odwrócimy nasz umysł do rzeczy bożych, It's going to produce godly actions. Będzie to w nas wytwarzać Boże czyny. It's going to produce doing the word of God. Będziemy wtedy wykonawcami Bożego słowa. These actions will then produce a habit. I te te nasze czyny wtedy po pewnym czasie staną się nawykami. It, it will become more natural to us to do those things. I będzie coraz bardziej naturalnym nam wykonywanie pewnych rzeczy. I wtedy te Boże nawyki będą wytwarzać w nas Boży charakter. I ten Boży charakter, który w nas się wytwarza, poprowadzi Ciebie do Twojego przeznaczenia, które Bóg ma dla Ciebie. Bądź pewien, że Bóg ma dla ciebie przeznaczenie. jest powiedziane, że ma dla ciebie dobre dzieła, które już przygotował, w których masz iść. And he's given you this system to reach I daje ci ten system, żebyś ty dążył do swojego przeznaczenia. Dziękuję wam bardzo za Vas čas.